Witam. W dzisiejszej teorii spróbujemy się zastanowić, czy Orochimaru może faktycznie zginąć na zawsze. Zapraszam. W anime już kilkukrotnie widzieliśmy, jak Orochimaru był bliski śmierci, a nawet byliśmy w pewien sposób oszukani, że został zabity przez Sasuke. Zastanówmy się, czy faktycznie może umrzeć. Oczywiście jeśli autor by chciał, to bez problemu by go zabił, nie ma tutaj żadnego ale. Jednak gdyby wszystko miałoby się odbywać tak jak jest w anime, to sprawa wygląda nieco inaczej. Orochimaru bez względu na to, czy się go lubi czy nie, jest bardzo mądry i jest trochę takim szalonym naukowcem, który eksperymentuje z nieśmiertelnością. Więc czy osiągnął szczyt swoich marzeń? Moim zdaniem nie. Aczkolwiek to nie zmienia faktu, że raczej nie zginie. Dlaczego? Już wyjaśniam. Po pierwsze, jest jedyną taką postacią, która jest takim Krzysztofem i Biszem w tym anime, czyli z sezonu na sezon młodnieje, albo przynajmniej nie starzeje się. Drugą sprawą jest to, że tak jak mówiłem w ciekawostkach, Orochimaru jest postacią, która nie jest jednoznacznie zła lub dobra, a jak wiemy, w Naruto nie zabija się często postaci lubianych. Zdarza się, aczkolwiek rzadko. W Boruto nie zabija się praktycznie nikogo i dodatkowo Orochimaru jest teraz tak odsunięty na bok i nikt go nie próbuje rozpracować. Jest niby obserwowany, ale i tak robi co chce. Poza tym wszystkim jest jeszcze osobą o szalenie wielkiej wiedzy, a jego eksperymenty możemy oglądać już od kilkunastu lat. Dał moc Sasuke, Jugo, Suigetsu i Karin i wielu, wielu innym, a nawet stworzył eksperymentem dwóch potomków. Dlaczego więc nie miałby mieć swoich żywych klonów, dzięki którym gdy umrze, to nowy Orochimaru powstanie? Równie dobrze mógłby mieć wiele, wiele pojemników na swoje ciało. Orochimaru to jedna z tych postaci, u której nie wiesz co się stanie, po której stronie wystąpi i dosłownie robi co chce. Jest chyba najbardziej tajemniczą postacią w tym uniwersum. Ktoś może powiedzieć, a co jeśli go zapieczętują, już chyba wtedy nic nie zrobi? No i właśnie do tego można podejść dwojako. Myślę, że zabezpieczył się przed czymś takim w jakiś sposób. Nie zdziwiłbym się, jeżeli byłby na niektóre techniki po prostu odporny, bo wykonał eksperymenty i to co dobre wziął dla siebie. To już by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie, czy macie jakieś teorie za i przeciw. Trzymajcie się, na razie, cześć!